Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczuć sztandarowy wystaw. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca w ciemno wzięła, szanowną Bożemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej na Polski. Za twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem. Poczet sztandarowy. Do przekazania sztandaru. Wystaw. Sztandar przekazać. Stąd. Stąd, proszę usiąść. Sebastiana Stanickiego spytałem przed rozpoczęciem dzisiejszej uroczystości, co powinienem powiedzieć maturzystom. Sebastian powiedział mi o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, żebyście jak najlepiej zdali maturę. Po drugie, że bardzo szybko minęły te 3 lata. I trochę żal. Więc za Sebastianem i za wieloma, którzy z tej szkoły odeszli, powtórzę. Żal. I smutne, bo odchodzi 80 młodych, wspaniałych ludzi, przed którymi całe życie, z którymi mieliśmy zaszczyt pracować, uczyć was i uczyć się od was. Ale z radością powiem tak. Dobrze, że odchodzicie. Dobrze, że już was tutaj nie będzie. Bo przed wami zaczyna się to, co najpiękniejsze i najtrudniejsze. Bycie młodym człowiekiem w zasadzie powoli się dla was kończy. Takim człowiekiem, którego budzono rano, którego spytano, jak tam szkoła, o którego się codziennie martwiono, czy wszystko jest ok. Teraz przyszedł ten najpiękniejszy i najtrudniejszy czas, kiedy wszystko w waszych rękach. Bo przecież marzycie o tym, by być dorosłym. Więc taka jest kolej rzeczy. Jednym z częstych motywów w literaturze jest motyw podróży, czy też motyw drogi. Takie jest nasze życie. Całe nasze życie to ciągła podróż. To ciągłe zmiany. I de facto przed wami zupełnie inny kawałek świata. Inni ludzie. Inne miejsce, inne doświadczenia, zupełnie nowe wyzwania. I to w życiu jest najpiękniejsze. Bo jeśli nie zmienicie miejsca swojego zamieszkania, miejsca swojej nauki, to w gruncie rzeczy wszystko będzie podobne. Troszeczkę może inne z dnia na dzień, ale bardzo podobne. A wy macie w tej chwili okazję zacząć doświadczać innego świata niż ten, w którym do tej pory byliście. A my mamy wielką nadzieję, że w ten świat, w który wejdziecie po ukończeniu stacji liczowej, wniesiecie to, co w was najpiękniejsze i najlepsze.
Waszą wrażliwość, Waszą szlachetność, Waszą delikatność, Wasze bycie człowiekiem, Waszą potrzebę zmiany świata na lepsze. My w to wierzymy, bo skończyliście zasadniczo. Więc z jednej strony żal, a z drugiej strony szerokiej drogi. Bierzcie życie w swoje głowie i zacznijcie nim kierować. Doświadczając w nim trudów i upadków, ale też wstawania z upadków i zmiany świata na lepsze. Stać was na to. Nie mam wątpliwości. Moi kochani, witając was przede wszystkim, pragnę powitać gości, którzy zaszczycili naszą wspólną uroczystość swoją obecnością. Bardzo dziękuję za przybycie. Witam serdecznie panią Elżbietę Lams, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Znacznie wcześniej, bo 19 lat temu, jeszcze dyrektorkę Łowackiego Liceum, potem starostę węgrowską. 20, ja jestem 19, pani marszałek, więc... A, może 20, ok. 98. Witam panią, cieszę się z pani obecności. Dziękuję równocześnie za wszelkie dobro, które doświadczamy od Urzędu Marszałkowskiego za pomoc, która często sprawia, że możemy pozyskać różne środki dla szkoły. Witam pana Krzysztofa Fedorczyka, starostę węgrowskiego. Wcześniej przez chwilę również nauczyciela łowackiego liceum. Witam panią Urszulę Annę Kalinowską, przewodniczącą Rady Miejskiej w Łowie. Wcześniej absolwentkę tejże szkoły. Witam pana Michała Kostka, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, nie tak dawno jeszcze absolwenta łowackiego. Serdecznie witam panią Renatę Jaczewską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, a jeszcze witam panią wychowawczynię klasy 3B, wtedy jeszcze 2B. Dziękuję pani za pani przybycie. Serdecznie witam wspaniałych rodziców, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, dla których nie mam wątpliwości, ta chwila jest też pewnym końcem, bo minęła podstawówka, minęło gimnazjum, teraz minęła szkoła średnia i państwa dzieci mają dzisiaj po 19 lat i choć do końca życia będziemy martwili się o nich, jak sobie poradzą. Nawet jak będą mieli znacznie więcej lat, tak jak my, to ciągle to będą nasze dzieci, które i sen z oczu, i powody do domu będą nam przynosili. Dziękuję państwu za to, że daliście je Łowackiemu liceum. I mam nadzieję, że spełnią państwa oczekiwania w maksymalnie dużym stopniu. Witam państwa serdecznie. Bardzo gorąco witam nauczycieli Łowackiego Liceum i Technikum. Dziękuję państwu za to, że jesteśmy razem. Dziękuję wam za każdą chwilę, za rozmowy w pokoju nauczycielskim i za te trudne rozmowy. I za to nieraz poczucie bezradności, ale też uśmiech na twarzy, kiedy z różnych miejsc, z różnych chwil i tutaj w szkole i z tych wyjazdów gdzieś poza szkołą wracaliście i mówiliście: mamy świetnych dzieciaki. Jesteśmy dumni z tego, że są tacy, że potrafią się zachować, że potrafią pokazać klasę. Dziękuję państwu serdecznie. Jesteście wspaniali. I wreszcie witam tych, którzy siedzą na trybunach, a którzy bardzo szybko zajmą te miejsce. Tutaj na dole, poza nami rok czy dwa, w przypadku technikum, niektórych z technikum 3 lata nauki. I ta chwila, która została jeszcze w tej szkole, minie bardzo szybko, zajmiecie tych miejsca. Więc marzy mi się, bym o was mógł powiedzieć dokładnie tak jak o tych, którzy tę szkołę opuszczają. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca i że nie będę miał powodów za 2 godziny, kiedy będziemy kończyli tę uroczystość, że będzie mi bardzo przykro z tego powodu, że tak wielu z was spieszyło się na ten moment.
Moi drodzy, proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Lans, marszałek województwa mazowieckiego, a przy okazji obrażenie również na mnie. Kochane grono pedagogiczne, rodzice, no i ci, którzy za chwilę będą w tym miejscu. Jest to taki wyjątkowo piękny dzień, kiedy dzisiaj kończycie edukację w szkole średniej, w technikum, a za chwilę przed wami matury. Jest to jednocześnie takie piękne podsumowanie tego, co udało wam się w tej szkole zdobyć. To nie tylko nauka, wiedza, ale przyjaźń, ale uczestniczenie w życiu szkoły, w środowisku tutaj w Miło, w powiecie węgrowskim, ale i w skali województwa. Bardzo się cieszę, bo sukcesy tej szkoły, panie dyrektorze, są widoczne. Macie swoje sukcesy i edukacyjne, ale też i artystyczne. Nie wiem, co pan dyrektor robi, czy jest dyrektorem, czy jeszcze dodatkowo menedżerem jakimś, ale to w jaki sposób uświetniacie Dzień Kobiet, myślę o tych waszych talentach artystycznych, to fajna sprawa. Gratulując wam tego, co najważniejsze. Właśnie tego, że osiągacie dobre wyniki w nauce, że potraficie w sposób godny reprezentować szkołę. No życzę przede wszystkim tego, żeby wam się powiodło na maturze i żebyście wkroczyli w tę nową rzeczywistość w sposób taki pełen nie tylko wiary w to, że się uda powiedzieć, ale z przekonaniem, że tylko teraz od was wszystko zależy. Tradycja tego liceum jest piękna. Poza tym możecie być dumni, że uczęszczaliście do tego liceum. Na pewno to, co tutaj przeżyliście i ze swoimi nauczycielami, i z dyrekcją, ale i z otoczeniem całym, to jest coś, co was zbuduje na przyszłość. Więc myślę, że podejmie działkę na studiach, być może idziecie do pracy, ale zawsze pamiętajcie, że to, co piękne, panie dyrektorze, no niestety najpiękniejsze jest tu i teraz. Więc wy to, co tu przeżyliście, to jest rzeczywiście najpiękniejsze. Jesteśmy z was dumni. Ja osobiście również, wprawdzie to aż trudno uwierzyć, że nawet dlaczego się nie przyznać, że 40 lat temu kończyłam maturę, 20 lat temu już niestety przestałam być dyrektorem tej szkoły, oddałam tę szkołę, mam nadzieję, że w godne ręce i że rzeczywiście dzięki takiej dobrej pracy całego grona pedagogicznego, takiemu oddaniu. Kochane koleżanki i koledzy, jesteście naprawdę ważni, dobrzy, aktywni, mądrzy, ale przede wszystkim potraficie jedno. Nie tylko mądrze edukować, ale pięknie wychowywać. Za to wam też bardzo dziękuję, bo to jest ta wspólnota, ta niesamowita więź, która łączy nas wszystkich. No i tak wiem jeszcze jedno. Świetnie pracować w szkole, bo naprawdę dzięki wam, kochani młodym, to jak byłam jeszcze nauczycielem, to mocno czułam, odczuwałam, odradzamy się, bo za każdym razem powodujecie, że trzeba po nowemu podejść edukacyjnie do was wychowawczo, że to są nowe wyzwania i z każdym rokiem, który do nas, do szkoły przychodzi, stajemy się chyba też coraz młodsi, przynajmniej duchem. Także kochani, naprawdę, no starsi jesteśmy niestety, to nie da rady, ale jeśli chodzi o taką energię wewnętrzną, to na pewno jesteśmy młodzi. Gratuluję też waszym rodzicom, bo wasz sukces to sukces również rodzicom. A jeśli chodzi o poziom samorządu województwa mazowieckiego, to cieszymy się, że możemy poprzez różne działania wspierać waszą fajną aktywność, że możemy w życiu i szkoły, i społeczności uczestniczyć. Gratuluję jeszcze raz, życzę naprawdę sukcesów na maturze, a potem zwyczajnie świetnych wyborów życiowych, bo myślę, że to jest ważne. Jeszcze miło mi będzie, jak wręczę dyplom uznania. Dyplom uznania dla Pawła Oniasza, ucznia klasy 3A, za postawę będącą świadectwem poświęcenia i zaangażowania pracy dla innych, szacunku i dobro i troski o dobro studentów.
treść jest ta sama, na wszystkich pan dyrektor odpowiada, ale kochani, dlaczego? Dlatego, że ja reprezentuję samorządu województwa, reprezentuję to, co jest wspólnotowe, co jest właśnie zaangażowanie na innych, w związku z tym stąd te dyplomy. Dyplom uznania dla Anastazji Małgorzaty Kalarus, uczennicy klasy trzeciej C. Ciągle roześmianej i grającej w rozmaitych scenach, bardzo fajnych, które bardzo nam się wszystkim podobały. Co to będzie? Ale już takie życie jest. Przychodzi ten czas, kiedy kończymy szkołę średnią, za chwilę matura, no i później najważniejsze decyzje życiowe. Ja życzę Wam, żeby w tych najważniejszych decyzjach życiowych kierować się własnym sercem. Nie patrzeć, że a kolega idzie na studia do Lublina, to może ja, koleżanka, pójdę za nim na studia do Lublina. Bo to różnie w życiu bywa. Lepiej wybrać takie studia, które będą mi całe życie do czegoś tam pomocne. A jeśli nie studia, bo pewno też tacy będą, to wybrać taką pracę, która będzie cieszyła, radowała, a przede wszystkim kilka srebrników w kieszeni zostawiała. Bo to jest bardzo praktycznie w dzisiejszym właśnie świecie. Zawsze jak tutaj jesteśmy w Głochowie, a ja otaczam się absolwentami Głochowskiego Liceum, no bo przecież sekretarka Karolina Kamil, pewno już jej nie znacie, bo pracuje już chyba piąty rok z Głochowskiego Liceum. Poprzednia sekretarka Kasia Strąg, też z Głochowskiego Liceum, a więc moi najbliżsi współpracownicy, którzy dbają o to, są z tej szkoły. Michał z tej szkoły wyszedł, skończył liceum ogólnokształcące, a dzisiaj się drogami powiatowymi zajmuje. No to już niesamowite rzeczy, ale dziury powoli będą znikać. Wcale nie jest drogowcem, a po studiach administracyjnych. No to w życiu jest tak, że niekoniecznie pełniąc funkcje kierownicze trzeba być w tej dziedzinie fachowcem. Praca na niektórych stanowiskach polega na tym, że trzeba właściwie ludzi zmotywować i nimi kierować i zachęcać ich do pracy. Ja Wam z całego serca życzę, żebyście właśnie znaleźli taką pracę, czy takie powołanie, może nie wszyscy będą pracować, takie powołanie, które będzie Wam całe życie sprawiało radość. I chcę, żebyście pamiętali szkołę, z którejście wyszli, której spędziliście krótkie 3 lata, bo to naprawdę szybko wyleciało. Ja pamiętam, jak przychodziliście, byliście przyjmowani w poczet uczniów, bo akurat po twarzach Wam pamiętam, Was pamiętam, jak zaczynaliście tutaj edukację. Bo są takie twarze, których w życiu się nie zapomina.
bo one zostawiły jakiś ślad na człowieka, na ścieżce życiowej. Właśnie wy takimi absolwentami jesteście, bo was ja po latach pamiętam z rozmaitych tych uroczystości, których było w Łowoskim liceum dużo wykonuje. Może panie dyrektorze, jak jeszcze nie będą studentami i będą mieli wolny czas, tak będzie szkoła miała dużą uroczystość we wrześniu z okazji stulecia niepodległości związaną z Ignacem Paderewskim, to może Sternickiego zaprosimy, żeby zagrał Paderewskiego, a na Helenkę zaprosimy tą w okularach fajną, jak ona ma, Ewa Zarzycka, zaprosimy, żeby zagrała Helenkę, bo ona ma taki tupet i taką radość w sobie życia, że jak taka anegdota jest z życia premiera Paderewskiego, że odbywały się obrady rządu polskiego, który przewodził Paderewski jako premier i wreszcie wchodzi jego niewiasta i małżonka Helena Paderewska i mówi do niego: Ignaś, słuchaj, obiad stygnie. A więc Ignaś musiał przerwać posiedzenie Rady Ministrów i iść na obiad. Takie wtedy były czasy, ale bardziej może autentyczne jak dzisiaj. Z całego serca życzę wam, żebyście dobrze pracowali, wybrali swoje dobre życie. A kto nie dostanie się na studia, to zapraszam do współpracy z samorządem powiatowym, bo tak niektórzy zaczęli właśnie staże, a dzisiaj służą powiatowi węgierskiemu w ramach samorządu. A więc swoje zaproszenie do pracy w samorządzie podtrzymuję i życzę, żebyście połamali pióra na maturze i żebyście zdali ją co najmniej na piątkę. Wszystkiego dobrego. Ewie Agacie Zarzyckiej. Dla niej fundowaliśmy taki dyplom, który miałem zaszczyt podpisać dla uczennicy Ewy Agaty Zarzyckiej, trzeciej klasy, trzeciej A, za aktywność, różnorodne zaangażowanie i postawę promującą szkołę powiat węgrowski. Życzeniami dalszych sukcesów i nadziei na pani rozwój służący naszej ojczyźnie i lokalnej społeczności. Izabela Magda Staniszewska. Paulina Maria Gorowska. Zapomniałam powiedzieć o Paulinie, bo ona się skrywa za tymi wysokimi mężczyznami. A kto będzie śpiewał dla szkoły, powiatu, dla województwa? Kto będzie śpiewał? Tak? Pan starosta. Sebastian Sternicki. Jeszcze przygotowaliśmy dyplom, ale to muszę założyć okulary, bo dla Pawła napisaliśmy tak wraz z panią wicestarostą, żeby
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji uzyskania tytułu najlepszego absolwenta liceum ogólnokształcącego w Łochowie ze średnią 5,32 w okresie kształcenia. Wiedza jest jednym z największych skarbów ludzkości, a zgłębianiu jej poświęcały się wielkie osobowości świata. Pokładamy nadzieję, że wiedza, umiejętności zdobyte w trakcie nauki w liceum pozwolą Panu skutecznie kształtować dalsze zagłębianie podczas studiów oraz kształtować swoją drogę zawodową, a także realizować swoje pasje i aspiracje życiowe. Życzeniami dalszych sukcesów na tych nimach podpisaliśmy wraz z Panią wicestrą. Pierwsze dwa wystąpienia były ustalone, trzecie nie. Więc serdecznie zapraszam. Mamy tego troszkę absolwentki, jednocześnie przewodniczącą Rady Miejskiej Borówni, panią Urszulę Kamińską. Panie marszałek, panie starosto, panie dyrektorze, szanowni nauczyciele, absolwenci, szanowny księdze, szanowny księży, przepraszam, pan się śmieje, ale mojego brata czasami wychowankowie do brata księdza mówią właśnie księciu się zwracają, także może to mi się spomnimy. Ale wracając do przemówienia. Oczywiście pojawiłam się tutaj jako mama, przede wszystkim mnie, jako przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie. Z tego względu, że tę funkcję powierzono mi dopiero dwa dni temu, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do niej, ale powiem dwa słowa jako mama. Panie dyrektorze, uważam, że wychowaliśmy razem, czyli rodzice i szkoła, na podróż pięknych ludzi. Trzy lata temu, jak moja córka młodsza wybierała szkołę, ten wybór był lekko, może nie wymuszony, ale sterowany, bo jestem absolwentką tej szkoły, jest absolwentem mój mąż. Ale po tych trzech latach stwierdziłam, że i widzę, że szkoła nam, rodzicom, bardzo pomogła w tym, żeby wychować dobrych i wrażliwych ludzi. I za to mówili rodziców. Tak, mi nie uspokoiłam tego rodzica, ale myślę, że będą mieć przeciwko, że i panu, i nauczycielom serdecznie dziękuję. A wam, drodzy młodzi przyjaciele, powtórzę życzenia, jakie złożyłam swojej córce do 18 urodziny. Przede wszystkim wypłyńcie na głębie, powtarzając za Janem Pawłem II. I bądźcie w życiu odważni, bo strach paraliżuje i zniechęca do wielu działań. Także wszystkiego dobrego na dalszej drodze życia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze chciałby przemówić. Nie. To pożegnamy te coraz lepsze dziewczyny stojące przy boczku sztandarowym. Proszę więc wszystkich o powstanie. Baczność. Oczek sztandarowy stan. Naszych młodszych kolegów.
będą twoje najlepsze 3 lata. Nigdy od razu usłyszeliśmy to zdanie, rozpoczynając naukę w liceum. Każde z nas miało świadomość tego, że rozpoczyna się okres przejściowy. Z mojej perspektywy, liceum to prawdziwa szkoła życia. Uczy relacji, niezależności, odpowiedzialności i konsekwencji. Życie licealne nie jest takie słodkie, jakie mogłoby się wydawać. Zasady i hierarchia wartości, jakie sobie wykształcimy w tej szkole, będą miały wpływ na naszą osobowość, na nasz charakter i na nasze decyzje na kolejnych etapach. Dobre i złe wspomnienia składają się na nasz charakter, więc nie powinniśmy żałować żadnych dobrych i tych złych wspomnień, żadnych dobrych i złych decyzji, ponieważ każda czegoś nas nauczyła. Liceum imienia Marii Sedzewiczowej to szkoła, która daje możliwości kształcenia się w każdej dziedzinie. Każdy z nas dostał tyle samo czasu na skorzystanie z tych możliwości. I szkoda mi tych, którzy bali się wyjść przed szereg. Pamiętajcie, żeby w przyszłości chwytać każdą okazję, która będzie wam dana, bo właśnie one tworzą dobre wspomnienia. Koleżanki i koledzy, przestańcie na chwilę odliczać czas do końca tej uroczystości. Do końca matury, do wakacji. I zanim spalicie ten zeszyt od matematyki i niemieckiego i usiądziecie przy ognisku, wpatrując się w ogień i rozmyślając o tym, co przyniesie przyszłość, zróbcie sobie retrospekcję wszystkich chwil w tym liceum. Tych dobrych jest na pewno wiele. Ale pomyślcie też o tych złych i wyciągnijcie z tego wnioski. Trochę ciężko jest mi mówić. Ten czas nie byłby tak dobrze wspominany przeze mnie, gdyby nie rodzinna atmosfera, jaką stworzył pan dyrektor Andrzej Suchanek, pani dyrektor Ewa Skłowska oraz cała kadra nauczycieli. Dziękujemy wam za 3-letnią współpracę. Dziękujemy wam za to, że nauczyliście nas, że gdy się przegrywa, należy rozmyślać o tym, co się, jaki błąd się popełniło, wstać i iść dalej. Bo życie właśnie polega na tym, żeby dostać 1 i zamienić ją na 5. Żeby się podnieść po upadku. Ja mam z liceum więcej wspomnień niż z całej reszty mojego krótkiego życia. I dzisiaj odbieram świadectwo, ale to nie ma żadnego znaczenia. Bo najważniejsze jest to, że mam wspaniałych przyjaciół, że kocham i że mam wspaniałe wspomnienia. Bo to zostanie do końca, a o cenach nieco zapomnę. Tak samo jak o stresie maturalnym, który jeszcze mnie czeka. I w sumie najczęściej na takich uroczystościach, gdy śpiewana jest piosenka, to już jest koniec. Ale to nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku. Dziękuję. Dobrze, że swoje ostatnie słowa zostawiłem na zupełny koniec, bo pomyślałem sobie, że powiedzieć poezję to byłoby naprawdę duże wyzwanie. Dzięki Elu za wszystkie dobre słowa, które mam nadzieję jak od wszystkich gdzieś tam w większym lub mniejszym stopniu płyną. A teraz, drodzy Państwo, program, który został przygotowany specjalnie dla Was, tradycyjnie już kolejna kada. Zapraszam. Rodzisz się prosta.
Naprawdę ciężko było podjąć decyzję, komu w tym roku przyznamy statuetkę.
Obrady trwały bardzo długo, a Komisja Największych Osobowości z naszego Sądzewiczowa High School na czele ze sławnym amerykańskim producentem dyskutowała za żarcie. Ale już może nie przedłużając, ostatnio trzymając naszych kandydatów w dużej liczności, zacznijmy. Szanowni Państwo, w kategorii sportowiec roku 2017 nominowani zostali Sebastian Sterlicki, Mateusz Jakubowski oraz Patryk Puchta. Prosimy o odczytanie werdyktu Marty Kiełek. Statuetkę otrzymuje Sebastian Sternicki. Co? Lub na tego chłopaka. Cóż za sylwetka. Sam win benzyna bym pozazdrościł. Oh yes! Mojego grona mecza. Fantastic. Podjęliśmy dobrą decyzję. Władam kijem niczym sam Kim Nilsson. This boy ma potencjał. Nominowane zostały Gabriela Zielińska, Joanna Żniewska oraz Izabela Staniszewska. Do odczytania werdyktu zapraszamy Jakuba Telaka. Witam wszystkich. Statuetkę otrzymuje Joanna Żniewska. Oh my god. Panowie, spójrzcie na tę figurę. Lepszej Szkolakowskiej. Yes, zdecydowanie. Jest the best. Taka mała, a jaka słynna. Silna jak Mike Tyson, szybka jak Usain Bolt, a wchodzi w spódnicy Trouble Warriors.
Statuetki otrzymują Karolina Stolarska i Mateusz Sztab. Piękna sprawa z tą miłością. O jest. Oni są o niczym. Tyle chciałem z Boga. John, can you help me? Bonnie and Clyde? Yes, właśnie oni. Tak samo piękni, niebezpieczni i tak bardzo mocno love. Aleksandrę Mitkowską, Justynę Szynkiewicz, Alberto Donaka i Szymona Felika.
together. Beautiful słowa, Mr. Producer. I know. Yes. Chciałbym mieć taki skład u siebie w kompanii. Thank you.
nominowaniu to. Alicja Biuro. Piotr Kozioł. Izabela Staniszewska. Do odczytania werdyktu zapraszamy Krzysztofa Szyszko. Statuetkę otrzymuje Izabela Staniszewska. To się nazywa klasa. Szybko liczy, biega, genialny umysł. Nawet nie przykład nie budzić. Piękne jest pyszneczne. Wiesz, panowie, to jest dobra inwestycja for the future.
Good gear! Z taką dziewczyną mógłbym chodzić na każdy party dance! Malutka, a taka zwiękna z niej baletnica. Yes, aż miło popatrzeć. Teraz widzę, że dobrze wybraliśmy tę statuetkę. Krystian Zabera!
Wesoły chłopak. Miałem z nim styczność na paru dobrych party. Wesoły chłopak. Jego dusza to żart. Sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me
crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy. This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them. Pan dyrektor poprosił mnie o kilka słów o Januszu Sakowiczu, naszym absolwencie, który trochę czasu temu skończył to liceum, niektórzy pewnie go pamiętają. Janusz w szkole chyba najbardziej był znany z uczestnictwa w debatach szkolnych, wicemistrz Polski. Pewnie był też znany, chociaż może niekoniecznie z imienia nazwiska, tak jak ten, który mówi do Państwa tak przez mikrofon, z nocnego nauczania. Starsi pamiętają, o co chodzi, młodszym powie, że chodzi o sesję RPG rozgrywane głównie nocą. Natomiast po ukończeniu naszego liceum wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przeszedł drogę kariery od pomocnika stolarza do jednego z głównych udziałowców i dyrektorów stosunkowo dużej firmy budowlanej. Budują duże i mniejsze domy z drewna, czasami wielopiętrowe. Firma jest na całe Stany Zjednoczone i trochę Kanady. W każdym razie Janusz chciał podzielić się trochę swoim majątkiem, jak się domyślamy, nie jest mały, i ufundować stypendium dla uczniów, którym by to pomogło w szeroko rozumianej karierze. Ja nie będę w tej chwili mówił o szczegółach tego programu i zasadach. W razie w tym roku po raz pierwszy w historii naszego liceum zostały przyznane takie stypendia dwóm osobom i tutaj Janusz Sakowicz, absolwent liceum ogólnokształcącego im. Marca Zaryczowej w Łochowie, funduje stypendium edukacyjne dla Pauliny Ogonowskiej. Celem stypendium jest zainwestowanie w rozwój szczególnych talentów i predyspozycji, promowanie szkoły i ułatwienie startu w dorosłe życie. Z życzeniami osiągnięcia sukcesu, wiary swojej możliwości, rozpokonywania wszelkich trudności, fundator. To samo brzmienie, więc pozwolę sobie nie powtarzać, dla Pawła Obiasza. Na koniec mojego krótkiego wystąpienia powiem, że Paweł oprócz tego, że pracował, skończył w Stanach Zjednoczonych studia, czego życzę wszystkim tegorocznym maturzystom, którzy się nie Stanów Zjednoczonych, ale studiów dobrych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z Waszym odejściem rozpoczyna się czas rozstań. I pewnie przynajmniej 19 z Was zapamiętamy jako osoby, które tańczyły w sali liczowej. Bardzo proszę Panią Profesor Wierzchowską i Panią Profesor Gandzyk o to, żeby wręczyły Panią Profesor Pęku, jak ja powiedziałem? Okej, okay. Dobrze. Potem myślę cały czas, czyli Pani Profesor Pęku i Pani Profesor Gandzyk o podziękowania dla Sadzewiczowej, dla zespołu tańcowego. Teraz się wstydzę. Ewa Zarzycka. Marzenia pokonają każdą odległość, a wytrwałość zdobędzie każdą górę. Gratuluję. Zapraszam na Orestę. Pogoda ducha jest niebem, pod którym wszystko pomyślnie się rozwija. I Ola Mabiołek, proszę. Ola Mabiołek.
Ala, ale. Żeby dokonać wielkich rzeczy, musimy nie tylko działać, ale także marzyć. Nie tylko planować, ale także wierzyć. Proszę, Jasia Żmijewska. Prawdziwy sukces osiągamy wtedy, gdy potrafimy przejść przez życie własną drogą i nie pozwolić, by szaleństwo świata uzurpowało sobie prawo do władzy nad naszym życiem. Miło nam będzie zobaczyć tamtą szkołę. Zapraszam Kasię Kić. Nie
oraz Ole, tym razem Giers. Trzy lata, ale chyba było warto.
więc było warto. Dla mnie było warto. Nie siedzi tutaj 80 ułożonych, mądrych ludzi. Absolutnie nie. Siedzi tutaj 80 trudnych, trochę skomplikowanych, bywa, że pogubionych młodych ludzi. Z panem profesorem Laskowskim, z panem profesorem Tuszyńskim, przepraszam. Tydzień temu byliśmy na takim szkoleniu, na konferencji w Białymstoku i w jednym z wykładów usłyszałem, że amerykańscy badacze, no bo któż by inny, Amerykanie badają wszystko, co możliwe. Przez kilka lat badali ludzi w różnych firmach. Jacy są, jak przebiega ich kariera. I doszli do wniosku, że w całym świecie, bo oni na kilku kontynentach, na wszystkich kontynentach te badania prowadzili, jest mniej więcej podobnie. I że ludzka populacja składa się z dawców, biorców i rewanżystów. Któż to są ci dawcy? To ci, którzy zawsze, kiedy do niego przyjdziesz, zostawią wszystkie swoje rzeczy, nawet o nich zapomną i będą ci pomagali, zatracą się w tym pomaganiu. Wiesz, że jak do niego pójdziesz, to nie zostaniesz za drzwiami. Zawsze cię wpuści, tak się zaangażuje w twoje sprawy, że chyba nawet bardziej niż ty sam się nie angażujesz. To są dawcy. Druga grupa to są biorcy. Biorcy mają bardzo wielu znajomych, bo ciągle od kogoś czegoś potrzebują. Więc i na Facebooku mają mnóstwo znajomych, i w życiu mają mnóstwo znajomych, bo w zasadzie ciągle czegoś chcą. Ciągle czegoś chcą, tylko nigdy nic z siebie nie dadzą. Bo oni swoje sprawy i swoje problemy zrzucają na innych. Załatw to za mnie. Lepiej się na tym znasz. Wiesz, ja sobie z tym nie poradzę. Zrób to. To są właśnie biorcy. Trzecia grupa to są rewanżyści. To są tacy, którzy ci nie dadzą, jeśli sami nie dostaną. Okej, pomogę ci, ale jeśli ty to zrobisz. Nigdy nic za darmo. Zawsze co nie sam. I pomoc tak jest w całym świecie. Ci sami amerykańscy badacze badali też drogi kariery tych ludzi w firmach. No i proszę Państwa, wyszło im, że na dobrą sprawę nigdy nie awansują ci, którzy są. Jak myślicie? Dawcami. Rzadko kiedy awansują ci, którzy są dawcami. Kto więc najczęściej awansuje i osiąga sukces w karierze zawodowej? Jakieś pomysły? Też dawcy. Z jednej strony nie awansują, a z drugiej strony najczęściej awansują i osiągają sukces. To jak to jest, że jedni, którzy serce na dłoni niosą i wszystko bez siebie dali, nie awansują i cały czas na tych najniższych poziomach firmy funkcjonują, a drudzy osiągają szczyty. Otóż ci dawcy różnią się pomiędzy sobą jednym kluczowym elementem. Zawsze dają temu, który do nich przychodzi, 5 minut. Złote 5 minut. Po to, żeby sprawdzić, czy przychodzi po nich rewanżysta albo biorca, czy też przychodzi do nich człowiek, który potrzebuje tylko pomocy i wskazania drogi, ale nie załatwienia za niego sprawy. Rozumiecie? 5 minut. Zostawiam wszystko. Wysłucham cię. Po to, żeby sprawdzić, czy autentycznie chcesz pomocy. Tylko pomocy potrzebujesz. Czy też chcesz, żebym załatwił za ciebie sprawę. I osiągają sukces właśnie dlatego, że bywa,
że jak zobaczył, dostrzegł, że ktoś potrzebuje pomocy, a nie załatwienia za niego sprawy, to dają mu kolejne 5, 50 i 5 dni. I wchodzą w ten jego pomysł i próbują mu pomóc i rozwiązać jego problem, angażują się w to razem z dziewczyną. I bywa, że na tym czymś pomyśle, razem z tym kimś, odniosą właśnie sukces. Jakim więc być człowiekiem, albo 19 lat, albo mając lat znacznie więcej? Jakim ja jestem człowiekiem? Jakim chcę być człowiekiem? Bo jakim jestem, to ja mniej więcej dzisiaj wiem. I to się już nie cofnie. Taki jestem dzisiaj. Istota problemu tkwi w tym, jakim będę jutro. Bo raz jeszcze powtarzam, wszystko co było, tego się nie cofnie. Już to, co było 5 minut temu, nie wróci. I wczorajszy dzień nie wróci i te 19 lat naszego życia minęło. Istotne jest to, co będziesz robił jutro. Co uczynisz, jak wyjdziesz z tej szkoły za drzwi. Jutro, pojutrze i każdego dnia. Jutro dopiero będzie. Jutro jest czas, w którym dzięki decyzji, które będę podejmował, ja siebie przede wszystkim będę czynił. A moi Państwo, wielokrotnie mówiłem, świat jest taki, jakim jesteśmy my. To nie jakaś abstrakcyjna siła to tworzy, tylko każdy z nas. Jeżeli mam wpływ na jakiekolwiek otoczenie dookoła siebie, to tylko i wyłącznie przez to, że ja taki jestem, że ty takim jesteś. Więc dopóki nie uświadomię sobie tego, że moje życie tylko ja mogę przeżyć, choć będę słuchał 10 doradców, to ostatecznie ja poniosę konsekwencje tego swojego życia. Ja poniosę konsekwencje. Bez względu na to, czy pani dyrektor Surowska, czy pan Szeja, czy pan Belek, czy ktokolwiek inny coś mi powie i coś mi doradzi, czy wy mi coś powiecie, to ja muszę przeżyć swoje życie. I ostatecznie ja muszę podjąć decyzję. Bo to jest moje życie. Chciałbym, żebyście byli mądrymi dawcami. Bo dając, dostajesz. Chciałbym, żebyście byli mądrymi dawcami w tym sensie również, o którym mówiłem. Nie daj się wciągnąć w problemy ludzi, którzy chcą, żebyś ty za nich te problemy rozwiązał. Ale do tego trzeba być mądrym. I nie daj Boże, nie bądź biorcą. Bo po co ci to? Ile chciał w tobie będzie człowieka, ile we mnie będzie człowieka, jeśli tylko będę chciał brać i żyć łatwo. O czym dzisiaj marzycie? Macie marzenia? Pomyślcie przez chwilę. O czym marzycie? Pomyślcie o chwilę, przez chwilę, o swoim życiu za 5 lat. Wiecie już, czego chcecie? To jedyną rzeczą, która sprawi, że marzenia staną się rzeczywistością, będzie to, że jeśli powiem, co muszę zrobić ja. Wasze marzenia są źródłem waszego rozwoju, waszego piękna, waszego bycia człowiekiem. Bo macie dobre marzenia. Nikt z nas nie marzy o rzeczach złych. Marzenia są szczere i szlachetne. Więc jeśli marzysz o czymś, co w tej chwili jest w twojej głowie przed twoimi oczyma, to nie czekaj do jutra, nie odkładaj na pojutrze i na przyszły tydzień. Tak ma być. To się stanie.
ale nie samo, nie przez kogoś, a tylko i wyłącznie przeze mnie, przez moje działania, przez moje czyny. Moi drodzy, ja nie mam wątpliwości, że stać was na to, żeby zrealizować swoje marzenia. Jest tylko potrzeba uwierzenia w swoje siły i determinacji i nie odkładania ich na zaś, na kiedyś. Tak jak z nauką jest dokładnie tak samo. Im dalej odkładam, tym trudniej się nauczyć. Do mądrych marzeń i do konsekwentnego życia potrzeba wiedzy. Bez niej marzenia mogą być głupie. Potrzeba wiedzy. Ja nie mam pewności i chyba nawet tak pewnie tak nie jest, że wszystkich wyposażyliśmy w dostatecznym stopniu w ten sposób, że będziecie mądrze marzyli. Nieraz my nie potrafiliśmy, nieraz wy nie bardzo chcieliście słuchać. Pewnie po jednej, po drugiej stronie jest trochę albo sporo. Ale przecież dalej tak być nie musi. Od jutra macie możliwość spotkania innych ludzi, może lepszych nauczycieli, mądrych i złych doradców, bo tacy będą w waszym życiu. I też trzeba mieć wiedzę, żeby spróbować zrozumieć, czy te rady tego przyjaciela, czy też znajomego są na pewno dla mnie dobre. To jest niesamowite wyzwanie. Ale no jedynie człowiek ma prawo i ma taką możliwość, żeby stawać się wielki, dzięki temu, że siebie kształtuje. I tylko człowiek ma prawo skazać się na bycie byle kim, byle jakim może, byle jakim. Nie ma rzeczy wartościowych, które nie wymagają trudu i wysiłku. Jeśli wierzycie w układy, znajomości, to nie ma to żadnej wartości. Tylko i wyłącznie to, co odbywa się tutaj, we wnętrzu, świadczy o was, stanowi o was i może być źródłem waszego sukcesu jako człowieka. Kończę. Zaryzykujcie. Nie bójcie się. Marzcie o wielkich rzeczach, ale nie odkładajcie ich na kiedyś. I mam nadzieję, że od czasu do czasu wpadniecie i powiecie: jest bardzo trudno, chciałem innego słowa użyć, jest bardzo trudno, ale wie pan, udaje się, idzie do przodu, ciężko pracuje. Ale jestem mądrzejsza, mądrzejszy. Ciężko mi się żyje. Trudno mi się żyje. Ale to ma sens. Zmieniam się jako człowiek. Dziękuję wam za to, że mogłem was spotkać. Przepraszam was za to, że nie wszystko, co potrafiliśmy, co umieliśmy, potrafiliśmy wam przekazać. Chcę wierzyć, że spotkacie mądrzejszych od nas nauczycieli. Są tacy. I tylko z takimi warto być. Tyle, że żeby spotkać mądrzejszego nauczyciela,
Trzeba wypłynąć, trzeba wyjść, trzeba szukać. Bo nas już poznaliście. A gdzieś dalej są inni. Trzeba ich szukać. Trzeba dawać sobie szansę spotkania mądrych ludzi. Bo nigdy nie wiesz, gdzie go spotkasz. W Warszawie, w Wiadowie, w Białymstoku. Czy może w Australii. Oni tam wszędzie są. I z takimi warto spędzić swój czas po to, żeby się nimi zachwycić, wysłuchać i żeby część ich stała się fragmentem mojego życia. Ale zapamiętam z walizki we Wrocławiu na lotnisku. Ewę, z tego, że mało jest takich przebojowych dziewczyn, tak mądrych i tak wrażliwych, ładnie deklamujących i szukających dobra dla swoich rówieśników. Alicję z jej tańca, Pawła z tego, że no, generalnie był najlepszy, najczęściej był najlepszy. A ma talenty do tańca. Sebo to w ogóle taki facet, który dla wszystkiego. Nigdy głupie słowo mu się nie wyrwało, zawsze był na miejscu, zawsze miał klasę. Krystian, spoważnienie. I będzie świetny gruś. Paulina za jej głosem, za talentem będę tęsknił, tak jak za uśmiechem Alicji na miarę. Miłosz, wszystko będzie dobrze. Ale dzięki, że jesteś, Miłosz. Trzeci, Tomek. Bywało trudno, ale generalnie dotarliśmy do finału. Nie, na ciebie pokazuję. Tylko przypomnij mi swoje imię. Łukasz. Łukasz, mężczyzna, jest głową i szyja jest bardzo ważna. Ale głowy musi mężczyzna. Krzychu, dzięki za to, że grałeś, że chciałeś grać. Andrzej, fajnie, że kończymy razem. Kamil, dziękuję. Wszystkich was mamy w sercu. Wszystkim wam dziękuję. Szanujcie to, co dostaliście. Nie mówcie o tym z lekceważeniem. Jak wrócicie do domu, przypomnijcie się do swoich najbliższych. Powiedzcie mi to, o co was raz w roku przynajmniej proszę. Kocham cię, dziękuję. Mamo i tato. Spędźcie te najbliższe dni mądrze, tak jak was prosiłem, żebyście wszyscy 4 maja tutaj się stawili i dotrzymali słowa i stali mi tą maturę. Bo nie ma innej opcji, tak? No. Więc na koniec zupełnie chciałbym niektórym z was wręczyć oblicze rodzinskie. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. So I care, but it's so cold and
mam trochę smutek na mnie. Pozostawić ten smutek? Proszę go zostawić. Słuchajcie, naprawdę nie żałuję, że stąd odejdziecie. Jak sobie myślę, jak wspaniałe życie może być przed wami. Fajne jest to, że wierząc Norwidowi, zostajecie tutaj w nas, tak jak my zostajemy w was. Więc cień po was i duch wasz i to, co dobre i to, co złe, to zostaje. Ale po was przyjdą inni, wcale nie gorsi. Mam nadzieję. A wy to wrócicie. Posadzowiczowa, jak każda dobra matka, która patrzy, kiedy jej dzieci opuszczają dom. Z niecierpliwością będzie czekała na to, że od czasu do czasu przyjdziecie. Spotkamy się na korytarzu albo gdzieś tam na kawie. Jeśli obaczność pozwoli nam to jeszcze być. I trochę pogadamy. Albo w jakimkolwiek innym miejscu. Więc tak. Myślę, że ostatnią szansę mają tegoroczni korzyści, żeby prawami podziękować nauczycielom, prawami podziękować tym, którzy dla was dzisiaj wystąpili i pożegnać się z tą szkołą, pamiętając o tym, że to, co było, minęło, ważne jest tylko to, co będzie za chwilę i jutro. I czekamy na wasze brawa.